Cześć, witajcie na rozpakowaniu procesora Intel Core i7 4790K Socket 1150. Dobra, przejdźmy sobie do środeczka. Nic nie ma. Rozpakujmy sobie tutaj to. No i okej, powinno zaraz wyjść. Widzimy instrukcja, naklejka też. Instrukcja instalacji, dobrze mówię. Więc tak. Cooler boxowy z założoną pastą termoprzewodzącą do wyrzucenia. Taki żart, nie no żart to nie jest, bo do tego procesora taki cooler się nie nada, jak widzimy, taki za mały. Taki co wam prezentowałem będzie idealny. Więc tak, i sam procesor. Oczywiście taktowanie tego procesora to 4 GHz i w trybie turbo 4400. Tutaj mi się nie chce otworzyć, nie mogę tego otworzyć. Czekajcie chwilę. O, tak sobie zrobię. O! Jak widzimy, sam procesor, nie będę go rozpakowywał. Widzimy 4 GHz. Taktowanie 12 MB pamięci cache i bardzo dobry procesor, 4 rdzenie, 8 wątków, bo to i7 na pewno się przyda. To by było na tyle, dzięki za uwagę, na razie, cześć, hej!